Hałów. Opowieść o statku upiorów Mój ojciec miał niewielki sklepik w mieście Basra. Nie był ani biedny, ani bogaty, a należał do ludzi, którzy niechętnie podejmują ryzyko z obawy, że stracą i to ubogie mienie, jakie posiadają. Wychowywał mnie w zasadach skromności i prawości i po niedługim czasie doczekał się w mej osobie cennego pomocnika. Kiedy ukończyłem lat osiemnaście, on zaś dokonał właśnie pierwszej poważnej spekulacji, zmarł. Zapewne ze zgryzoty, iż tysiąc złotych monet morzu powierzył. Wkrótce śmierć tę musiałem uznać za los szczęścia. Nie minęło bowiem wiele tygodni, jak nadeszła wiadomość, iż statek, który wiózł majątek ojca, zatonął. Fatalny ten wypadek nie zdołał jednak załamać mego młodzieńczego męstwa. Wszystko, co ojciec pozostawił mi w spadku, zamieniłem na pieniądze i wyruszyłem w świat, by spróbować szczęścia na obczyźnie, mając za jedynego towarzysza starego sługę mego ojca, który z racji wieloletniego przywiązania nie chciał rozstać się ze mną i mym losem. Przy pomyślnym wietrze wsiedliśmy na statek odpływający z portu Basera. Celem podróży tego statku, na którym wynajęliśmy miejsca, były Indie. Płynęliśmy wytyczoną trasą już dwa tygodnie, kiedy kapitan zapowiedział zbliżającą się burzę. Miał przy tym zatroskaną minę, zdawało się bowiem, iż zna tutejsze wody nie na tyle, by móc spokojnie stawić czoło wichrowi. Kazał opuścić wszystkie żagle i płynęliśmy dalej całkiem powoli. Noc zapadła chłodna i jasna i kapitan sądził już, że się mylił co do oznak zapowiadających burzę. Nagle statek jakiś, którego wcześniej nikt z nas nie widział, Śmignął tuż obok naszego. Z pokładu owego statku dobiegały dzikie chichoty i wrzaski, co mnie w tych pełnych grozy chwilach przed burzą niepomiernie zdumiało, jednakże kapitan stojący u mojego boku pobladł śmiertelnie. Mój statek jest zgubiony, wykrzyknął. Tam kto żegluje śmierć. Nie zdążyliśmy go spytać o znaczenie tego dziwnego okrzyku. Nadbili ku nam marynarze, zawodząc i lamentując. Czyście go widzieli? Teraz już po nas! Kapitan kazał recytować pokrzepiające wersety z Koranu, a sam zasiadł u steru. Na próżno jednak, wicher z każdą chwilą przybierał na sile, i nie minęła godzina, a statek zatrzeszczał i osiadł na mieliźnie. Spuszczono łodzie i ledwie ostatni marynarze zdołali się uratować, statek w naszych oczach zatonął. Ja zaś popłynąłem w morze jak żebrak. Niedola nasza na tym się jeszcze nie skończyła. Burza szalała coraz gwałtowniej. Łodzią nie można było już kierować. Objąłem mocno starego sługę i przysięgliśmy sobie, że jeden drugiego nigdy nie opuści. Wreszcie zaczęło świtać. Lecz z pierwszym brzaskiem jutrzenki huragan uderzył w łódź, którą płynęliśmy i przewrócił ją. Nie ujrzałem już więcej żadnego stowarzyszy podróży. Wpadając do wody, straciłem przytomność. Kiedy się obudziłem, leżałem w ramionach starego, wiernego sługi, który. Wydrapał się na przewróconą łódź i mnie za sobą pociągnął. Burza ucichła. Po naszym statku nie zostało ani śladu, ale w niewielkim oddaleniu ujrzeliśmy inny statek i w jego stronę niosły nas fale. Gdyśmy się do niego zbliżyli, rozpoznałem, że on to właśnie mijał nas nocą i w takie przerażenie wprawił kapitana. Dziwną grozę budził we mnie ten statek. Wypowiedź kapitana, która takie złowrogie znalazła potwierdzenie, pustka, jako urzędą statek. Na jego pokładzie nikt się nie pokazywał, chociaż podpłynęliśmy tak blisko i wołaliśmy tak głośno. Wszystko to przejmowało mnie lękiem. Był to jednak jedyny nasz ratunek i chwaliliśmy proroka, który zgotował nam takie cudowne ocalenie. Z dzioba statku zwieszała się długa lina. Chcąc się jej uchwycić, wiosłując rękami nogami, skierowaliśmy ku niej naszą łódź. Wreszcie udało nam się szczęśliwie podpłynąć, gdzie należy krzyknąłem gorąkim głosem, ale na statku panowała wciąż głucha cisza. Mieliśmy wspinać się po linie jako młodszy wiekiem ruszyłem pierwszy, lecz o zgrozo. Jakiś widok ukazał się moim oczom, gdy wstąpiłem na pokład. Jego deski czerwone były od krwi. Dwadzieścia, może i trzydzieści trupów w tureckim odzieniu leżało dokoła. Wsparto środkowy maszt stał mąż bogato ubrany, z szalbą w dłoni, ale z twarzą bladą i wykrzywioną. W czoło miał wbity potężny gwóźdź, który go do masztu przytwierdzał. Nie śmiałem prawie oddychać. Na koniec zjawił się i mój towarzysz. Jego także zaskoczył widok pokładu, gdzie było pełno straszliwych trupów, lecz ani śladu żywej istoty. Odważyliśmy się wreszcie, poleciwszy wylęknione dusze o proroka, zapuścić się dalej. Za każdym krokiem rozglądaliśmy się dookoła. czaby nic nowego, jeszcze straszliwszego. Takiego kąta nie wychynie. Wszystko jednak trwało w niezmienionym stanie. Jak okiem sięgnąć ani żywej duszy, tylko my dwa i przestwór morza. Nie śmieliśmy nawet głośno mówić z obawy, że przybity do masztu martwy kapitan zechce obrócić ku nam swe nieruchome oczy, albo że któryś z zabitych podniesie nagle głowę. Dotarliśmy w końcu do schodów prowadzących w głąb statku. Mimo woli przystanęliśmy oboje i popatrzyliśmy na siebie. Żaden nie śmiał bowiem wyrazić swoich myśli. Panie mój, rzekł wierny sługa, wydarzyły się tutaj straszne rzeczy, ale jeśli nawet tam na dole pełno jest morderców, wależ zdać się na ich łaskę i niełaskę, niż dłużej przebywać wśród samych trupów. Myślałem podobnie jak on. Zdobyliśmy się więc razem na odwagę i Pełni oczekiwania poczęliśmy wstępować na dół, jednakże i tutaj panowała śmiertelna cisza i tylko nasze kroki rozmierzywały na schodach. Stanęliśmy przed drzwiami kajuty. Przełożyłem do nich ucho i nasłuchiwałem. Nie dobiegł mnie jednak żaden odgłos. Otworzyłem drzwi. Wnętrze przedstawiało obraz wielkiego nieporządku, szodziewek, broni, wszelki sprzęt poniewierały się wszędzie. Ani cienia jakiegokolwiek ładu. Załoga, co najmniej sam kapitan, niedawno tu zapewne ucztowała. Siary libacji były bowiem wyraźne. Szliśmy dalej od jednego pomieszczenia do drugiego, od kajuty do kajuty. Wszędzie piętrzyły się obfite zasoby jedwabiu, pereł, cukru i innego dobra. Nie posiadałem się z radości, widząc to, sądziłem bowiem, jako, że nikogo na statku nie było, iż wszystko można stać się moją własnością. Ibrahim zwrócił mi wszelaką uwagę, że znajdujemy się zapewne bardzo daleko od lądu i o własnych siłach, bez ludzkiej pomocy nigdy tam dotrzeć nie zdołamy. Uraczywszy się do woli jadłem i napojami, których znaleźliśmy pod dostatkiem, wróciliśmy na pokład. Wciąż jednak skóra nam cierpła z straszliwego widoku zalegających wszędzie trupów. Postanowiliśmy uwolnić się od nich i wrzucić je za burtę. Jakież było nasze przerażenie, gdy okazało się, że żadnego z nich nie można ruszyć z miejsca. Wszyscy były jak przyrośnięte, i aby je usunąć, trzeba by pozrywać deski z pokładu, do tego zaś brakowało nam odpowiednich narzędzi. Nie sposób też było zdjąć kapitana z masztu, a nawet wyciągnąć szabli z jego zesztywniałej dłoni. Spędziliśmy dzień na smętnym rozpamiętywaniu naszego położenia, kiedy. Noc zapadać poczęła, zezwoliłem staremu Ibrahimowi udać się na spoczynek. Sam zaś zamierzałem czuwać na pokładzie i wypatrywać ratunku. Ledwie jednak księżyc zeszedł. Ja zaś wedle układu ciał niebieskich poznałem już jest godzina jedenasta. Ogarnęła mi senność tak przemożna, że padłem bez czucia za beczkę stojącą tuż obok. Był to zresztą nie sen, lecz raczej rodzaj otępienia. Słyszałem bowiem wyraźnie uderzenia falokadów w statku, skrzypienie masztów i świst wichrów w żaglach. Nagle wydało mi się, że na pokładzie rozmyślały jakieś głosy i kroki męskie. Chciałem wstać, aby się rozejrzeć, jednakże niewidzialna siła spętała mi członki, nawet oczu nie mogłem otworzyć. Tymczasem głosy stawały się mocniejsze. Odnosiłem wrażenie, że to załoga krząta się rażne po pokładzie. Chwilami zdawało mi się, że słyszę donośny głos dowódców. To znów pociąganie zaliny, zwijanie i rozwijanie żagli. Coraz to jednak traciłem świadomość. Zapadłem w głębszy sen, także słyszałem już tylko coś niby szczękanie broni, a zbudziłem się dopiero wtedy, gdy słońce stało już wysoko i świeciło mi w twarz. Rozejrzałem się zdumiony. Burza? Statek zabici? To, co się działo w nocy, wydawało mi się snem jedynie bo kiedy otworzyłem oczy, wszystko było jak wczoraj. Nieruchomo leżeli zabici. Nieruchomo stał kapitan przybity do swego masztu. Śmiałem się, wspominając niedawny sen, i udałem się na poszukiwanie starego sługi. Zastałem go w kajucie pogrążonego w głębokiej zadumie. O panie mój! wykrzyknął mu widząc mnie. Wolałbym spocząć na dnie najgłębszego zmusz byle nie spędzić jeszcze jednej nocy na tym przeklętym statku. Zapytałem go o przyczynę tak zgryźliwego humoru, on zaś mi odpowiedział. spawszy kilka godzin zbudziłem się i usłyszałem nad głową gwałtowną bieganinę. Myślałem zrazu, że twoje to kroki, panie wszelako, musiało tam chodzić ze dwudziestu chłopa co najmniej. Dobiegły mi zresztą wołania i krzyki. Na koniec Rozległy się na schodach czyjeś ciężkie kroki. Opuściła mnie wtedy całkiem wszelka przytomność. Od czasu do czasu wracałem tylko na chwilę i wtedy to ujrzałem męża, który stoi tam, na górze, przywiązany do masztu, siedzącego przy tym, oto stole. Śpiewał on i popijał. Zaś ówco leży nieopodal w szkarłatnej szacie, siedział obok niego i pomagał mu w piciu. Tak oto prawił mój stary sługa. Możecie mi wierzyć, drodzy bracia, że nie było mi wesoło na duszy. Otóż nie uległem bynajmniej złudzeniu i także słyszałem owych umarłych. Podróż w takim towarzystwie budziła we mnie grozę. Mój Brahim pogrążył się w głębokich rozmyślaniach. Wiem już, wykrzyknął wreszcie. Przypomniał sobie bowiem zaklęcie, którego nauczył go jego dziad. Doświadczony bywały w świecie człowieka, który miał pomagać przeciwko wszelkim duchom i czarom. Zapewnił mnie również, że najbliższej nocy pokonamy ów nienaturalny sen, jaki nas opadł. Jeśli z należytą gorliwością recytować będziemy wersety z koranu. Propozycja starego spodobała mi się. W trwożnym oczekiwaniu wyglądaliśmy nadchodzącej nocy. Obok kajuty znajdowała się niewielka komórka i tam właśnie postanowiliśmy się ukryć. W drzwiach wywierciliśmy parę otworów dostatecznie dużych, aby patrząc przez nie można było objąć wzrokiem całą kajuta. Następnie zamknęliśmy drzwi od środka, najszczelniej jak się tylko dało, a Ibrahim wypisał w każdym z czterech kątów imię proroka. I tak oczekiwaliśmy koszmarów nocy. Około godziny jedenastej zaczęła mnie znów ogarniać gwałtowna senność. Mój towarzysz poradził mi odczytać parę wersetów z Koranu, co mi istotnie bardzo pomogło. Nagle w górze nad nami zaczął się jakby ruch. Linie ją trzeszczeć, kroki zadudniły po pokładzie dały się słyszeć rozliczne głosy. Przez kilka minut wyczekiwaliśmy w napięciu, aż wreszcie na schodach wiodących do kajuty rozległ się czyjś kroki. Słysząc to, stary począł recytować owo zaklęcie, którego dziadko nauczył do obrony przed czarami i upiorami. Czy z niebieskich spływacie przestrzeni, czyli morska wydaje was fala, czy też ogień was rodzi z płomieni, lub mrok Grobu z wyzwala. Skądkolwiek przybywacie o tajemne duchy, Allah jest Waszym Panem, a jego macie słuchać. Muszę przyznać, że tak naprawdę to nie wierzyłem w most tego zaklęcia i włos zjeżył mi się na głowie, gdy drzwi otwarły się z hałasem. Do kajuty wkroczył w mąż okazałej postaci, którego widziałem przybitego gwoździem do masztu. Gwóźdź wciąż jeszcze tkwił w jego czole. Szable jednak wsunął do pochwy. Zanim szedł ktoś drugi, niebogato odziany, jego również widziałem wśród trupów na pokładzie. Kapitan, gdyż on to był niewątpliwie, miał bladą twarz, wielką czarną brodę i dzikie spojrzenie, którym toczył po całym pomieszczeniu. Widziałem go całkiem dobrze, kiedy przechodził obok naszych drzwi, on zaś zdawał się wcale nie zwracać uwagi na nowe drzwi, które nas ukrywały. Obaj mężowie zasiedli przy stole stojącym pośrodku kajuty i jeli rozprawiać głośno, niemal krzycząc, w nieznanej im namowie. Gadali coraz głośniej, i coraz zapalczywiej. Wreszcie kapitan huknął zaciśniętą pięścią w stół, aż w całej kajucie zagrzmiało. Rozmówca jego wybuchnął wściekłym śmiechem, zerwał się i skinął na kapitana, by szedł za nim. Uwstał również, wyciągnął szable z pochwy i obaj opuścili kajuta. Odetchnęliśmy słowo od niej, kiedy sobie poszli. Kres naszych udręk był jeszcze jednak bardzo daleki. Chaos na pokładzie stawał się z każdą chwilą głośniejszy. Słuchać było śpieszną bieganinę, krzyki, śmiechy i wycie. Nagle rozpętał się iście piekielnych armider. Zdawało nam się po prostu, że cały pokład ze wszystkimi żaglami, ze szczękiem broni i ludzkim wrzaskiem zwali nam się na głowę. Aż tu ni stąd, ni zowąd zapadła głęboka cisza. Kiedy po upływie wielu godzin odważyliśmy się wyjść na górę, zostaliśmy wszystko tak jak było. Ani jeden trup nie zmienił położenia. Wszystkie były sztywne, niby drewno. Tak miło nam na statku dzień po dniu. Płynęliśmy wciąż na wschód, gdzie też wedle moich obliczeń powinien był znajdować się ląd, ale chociaż w ciągu dnia pokonywaliśmy wiele mil, na co musieliśmy najwyraźniej przybywać tęże drogę z powrotem, gdyż Stekujące słońce, zdawało się zawsze w tym samym miejscu. Nie potrafiliśmy wytłumaczyć sobie tego stanu rzeczy, inaczej jak tym, że w nocy umarli statek nasz, zawracali i na pełnych żaglach odrabiali przybytą w dzień drogę. Aby temu zapobiec, przed nastaniem nocy, ściągaliśmy wszystkie żagle i stosowaliśmy te same środki, co przy drzwiach kajuty. Wypisaliśmy na pergaminie imię proroka. Oraz zaklęcie dziada, na dodatek i przywiązywaliśmy ów pergamin do zwiniętych żagli. Siedząc w naszej komórce, wyczekiwaliśmy z lękiem na wynik tych zabiegów. Owej nocy upiory szalały zdesie się jeszcze gwałtownie, ileż o dziwo, nazajutrz żagle były nadal zwinięte, tak jak żeśmy je poprzedniego wieczoru zostawili. Na dzień rozwialiśmy tylko tyle żagli, trzeba było, aby statek mógł powoli posuwać się naprzód i tym sposobem przez pięć dni przepłynęliśmy spory szmat drogi. Wreszcie rankiem szóstego dnia ujrzeliśmy w niewielkiej odległości ląd. Podziękowaliśmy więc Allahowi za tak cudowne ocalenie. Dzień cały płynęliśmy wzdłuż brzegu, zaś siódmego ranka spostrzegliśmy w pobliżu, jak nam się zdawało, mury miasta. Z nielada trudem zarzuciliśmy kotwicę, która rychło na dnie morza spoczęła. Spuściliśmy łódź przymocowaną na pokładzie i całą siłą wioseł popłynęliśmy ku miastu. Po upływie pół godziny znaleźliśmy się w nurcie rzeki, wpadającej tutaj do morza i weszliśmy na brzeg. W bramie miasta słyszeliśmy jego nazwę. Okazało się, iż jest to miasto hinduskie, położone całkiem niedaleko od stolicy, która stanowiła pierwotny cel mej wyprawy. Udaliśmy się do karawansy Raju, by orzeźwić się po pełnej przygód podróży. Jadłem się tam rozpytywać o jakiegoś mądrego i roztropnego człowieka, dając przy tym gospodarzowi do zrozumienia, iż potrzebny jest taki, który znałby się nieco na czarach. Gospodarz poprowadził mnie więc na ustronną uliczkę, pod niepozorne domostwo, zapukał do drzwi, po czym wpuszczono mnie do wnętrza, zalecając jedynie pytać o muleja. Z głębi domu wyszedł ku mnie stary człowiek z siwą brodą i długim nosem i zapytał, czego sobie życzę. Odparłem, że szukam mądrego muleja, na co starzec rzekł, iż on to jest we własnej osobie. Poprosiłem go tedy o radę, co powinien uczynić z zabitymi, jak mam się zabrać do usunięcia ich ze statku. On mi wyjaśnił, że załoga statku za jakiś czyn występny została zapewne mocą czaru skazana na te morskie pregrynacje. W jego przekonaniu czar ten można odczynić wynosząc ciała zabitych na ląd, tego zaś nie da się dokonać inaczej, jak zrywając deski, na których trupy leżą. Zgodnie z nakazami Boga i prawa, statek wraz ze wszelkimi dobrami, jakie zawiera, należy do mnie. Ja go bowiem znalazłem. Winienem jednak trzymać wszystko w ścisłej tajemnicy i ofiarować mu jakiś skromny podarek z osiągniętych bogactw. On mi za to wraz ze swoimi niewolnikami pomoże pozbyć się trupów. Obiecałem hojnie go wynagrodzić, po czym ruszyliśmy w drogę, zabrawszy pięciu niewolników wyposażonych w piły i siekiery. Po drodze czarownik Mulej nie mógł się nachwalić naszego szczęśliwego pomysłu, by owinąć żagle wersytami Koranu. Oświadczył, że był to jedyny dla nas sposób ratunku. Było jeszcze dość wczesne popołudnie, gdy dobiliśmy do statku. Natychmiast zabraliśmy się do roboty i po upływie godziny cztery trupy leżały już w łodzi. Kilku niewolników musiało popłynąć z nimi na ląd, by je tam pogrzebać. Po porodzie opowiadali, że zwłoki oszczędziły im trudu do ukopania grobu gdyż ledwie spoczęły na ziemi, w proch się rozpadły. Piłowaliśmy dalej deski z przyrośniętymi do ich trupami i przed wieczorem wszystkie zostały przeniesione na ląd. W końcu nie było już na pokładzie ani jednego, oprócz kapitana przybitego do masztu. Na próżno próbowaliśmy wyciągnąć gwóźdź z drewna. Żadną siłą nie można było poruszyć go nawet o włos. Nie wiedziałem już, co robić. Nie sposób przecież było rąbać maszt, by przewieźć go na ląd. Mulej znalazł jednak wyjście z tej opresji. Czym prędzej posłał jednego z niewolników, by popłynął łodzią na brzeg i przywiózł garnek wypełniony ziemią. Kiedy niewolnik wrócił, czarownik wypowiedział nad garnkiem jakieś tajemnicze słowa i nasypał trochę ziemi na głowę trupa. Ten natychmiast otworzył oczy, odetchnął głęboko, a rana od gwoździa na jego czole zaczęła krwawić. Teraz udało nam się bez trudu gwóźdź wyciągnąć. Ranny usunął się w ramiona jednego z niewolników. Kto? sprowadził spytał przeszedłszy jakby nieco do siebie Mulej wskazał w moją stronę poszedłem więc do niego dzięki ci cudzoziemcze wyzwoliłeś mnie od długiej, od trwałej męki pięćdziesiąt lat już ciało moje pływa po tych wodach a dusza skazana była na to by co noc do niego powracać Teraz wreszcie głowa moja dotknęła Ziemi i mogę już spokojnie odejść do moich przodków. Na moją prośbę, by nam wyjawił, jakim sposobem popadł w tak straszliwe położenie, odpowiedział. Przed pięćdziesięciu laty byłem potężnym, powszechnie szanowanym człowiekiem i mieszkałem w Algierze. Wszelako żądza pchnęła mnie do tego, by wyposażyć statek i ruszyć na pirackie wyprawy. Czas jakiś uprawiałem już ten proceder, gdy pewnego razu w Dżancie wziąłem na pokład derwisza, który pragnął podróżować za darmo. Zarówno ja, jak i moje towarzysze byliśmy surowymi ludźmi i zważaliśmy na świętościowego męża, ja zaś wręcz drwiłem sobie z niego. Wszelako gdy On w świętym zapale wypełniał mi raz, Czelako, gdy On świętym zapale wypełniał mi raz mój grzeszny żywot, no to wypiwszy ze sternikami w kajucie zbyt wiele, popadłem w srogi gniew. Rozwścieczony tym, co mi powiedział derwirza, czego nie złóżbym nawet z sultana, wypadłem na pokład i wbiłem sztylet w pierś z Umierając przeklął on mnie i moją załogę, abyśmy nie mogli umrzeć ani żyć, póki głowy nasze nie spoczną na ziemi. Derwisz umarł, my zaś wróciliśmy go do morza, drwiąc z jego gruźb. Jednak tejże nocy spełniły się słowa umierającego. Część załogi zbuntowała się przeciwko mnie. Rozpętała się okrutna walka, aż moi zwolennicy zostali pokonani. Mnie zaś przybito gwoździem do masztu. W końcu zresztą i buntownicy pomierali z ran i mój statek zamienił się w jeden wielki grobowiec. Mnie również oczykałem stanęły i tchu już złapać nie mogłem. Sądziłem więc, że umieram. Było to jednak tylko odrętwienie, które trzymało mnie w swej władzy. Następnej nocy, o tej samej godzinie, kiedy wrzuciliśmy derwisza do morza, tknąłem się i ja i cała moja załoga, wszystko na statku ożyło. Nie mogliśmy jednak nic zrobić i nic mówić prócz tego, cośmy robili i mówili owej nocy. I tak pływamy od lat pięćdziesięciu, nie mogąc ani żyć, ani umrzeć. I jakimże sposobem mogliśmy dotrzeć do jakiegoś lądu? Z szaleńczą radością rzucaliśmy się na pełnych żaglach w każdą burzę. Z nadzieją, że statek rozbije się wreszcie jako skała i nasze zmęczone głowy spoczną na dnie morza. Wszystkie nasze wysiłki spełzały jednak na niczym. Teraz dopiero umrę. Raz jeszcze dziękuję Ci nieznany wybawco, jeśli skarby mogą stanowić dla siebie nagrodę. To przejmij ten statek dowód mojej wdzięczności. Po tych słowach głowa kapitanowi opadła i wyżonął ducha. Natychmiast też rozpadł się w proch jakiego towarzysze. Zebraliśmy ów proch do skrzyneczki zakopaliśmy ją na lądzie. Następnie sprowadziłem z miasta robotników, którzy doprowadzili do porządku mój statek. Wymieniwszy z wielkim zyskiem towary, jakie się na nim znajdowały na inne, nająłem marynarzy, obdarowałem hojnie mego przyjaciela muleja i pożeglowałem w ojczyste strony. Płynąłem jednak okrężną drogą. Przybijałem bowiem do brzegów rozlicznych wysp i lądów handlując rozmaitymi towarami. Prorok błogosławił moim przedsięwzięciom. Po trzech kwartałach zawinąłem do portu w Basrze. Dwa razy bogatszy, niż byłem dzięki spuściźni, jaką zostawił mój umierający kapitan. Moi ziomkowie podziwiali moje bogactwo i moje szczęście, sądząc, iż znalazłem diamentową dolinę słynnego podróżnika Sindbada. Nie odbierałem im tej wiary, tylko od tej pory wszyscy młodzieńcy z Basry Skoro tylko ukończyli lat 18, musieli wyruszyć w świat, aby podobnie jak ja osiągnąć szczęście. Ja zaś żyłem sobie w spokoju, w zadowoleniu i co pięć lat odbywałem podróż do Mekki, aby w tym świętym miejscu podziękować Panu za jego błogosławieństwa i prosić go, by kapitana i jego towarzyszy przyjął do swojego raju. Przełożyła Milia Bielicka, czytał Jacek Brzezowski.